Zaraz. Otwieram 25. sesję Rady Gminy w Nadzieju. Witam radnych Rady Gminy. Witam panią Monikę Grzeszów, wójta gminy. Oraz witam pana Andrzeja Grzeszowa, skarbnika gminy. Stwierdzam, że sesja Rady Gminy została zwołana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie w celu potwierdzenia obecności proszę o włączenie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku terminali, a następnie o zalogowanie się, które jest potwierdzeniem obecności radnych na sesji i wciśnięcie przycisku z niebieską ogródką. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Gminy na sesji obecnych jest 13 radnych. Stanowisko wymagane form do odbycia sesji podejmowania uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu 2 porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad sesji został nam przysłany wraz z zaproszeniami. Czy są uwagi lub inne propozycje do proponowanego porządku obrad? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie porządku obrad poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Informuję, że protokół z obrad poprzedniej sesji był do porządku pokoju nr 13, a obecnie jest wyłożony. Radni mogli zapoznać się z jego treścią. Czy są uwagi do treści protokołu? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół z obrad poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 4 porządku obrad. Informacja z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Uprzejmie proszę panią Monikę Grzeszów, wójta gminy, o przedstawienie informacji. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, w okresie jaki upłynął od ostatniej sesji Rady Gminy, to jest od 18 grudnia, realizowaliśmy wszystkie zadania związane z zadaniami własnymi, między innymi z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej, rejestracją wniosków zgłoszonych przez sołtysów radnych i mieszkańców, wszystkie działania poprawiające stan dróg gminnych, a także już teraz zimowe utrzymanie. Czyli takie bieżące rzeczy, o których zawsze Państwa informuję. Ponadto w dniu 31 grudnia podpisałam umowę ze spółką MK Progresso ze Strupina Ładowego. W związku z tym, że ta firma wygrała przetarg na odbiór odpadów komunalnych, więc na tą realizację podpisana została umowa. Przypominam, że od poniedziałku, poniedziałek i wtorek będą najbliższe odbiory odpadów komunalnych. Trwają również prace remontowe w budynku szkoły. Przygotowujemy się również, Szanowni Państwo, do kolejnych naborów, więc przygotowujemy wszystkie inwestycje, o których wczoraj Państwa informowałam, ale przypominam również, że złożony mamy wniosek, rozstrzygnięcia jeszcze nie ma na otoczenie Domu Kultury z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przygotowujemy również na tym etapie, jesteśmy już na etapie finalizowania kosztorysów do naboru na wsparcie obszarów popegeerowskich. Tutaj przygotowujemy 3 wnioski dla miejscowości Żółw i Olszanka, w których taki PGR funkcjonował. W Żółwie na przebudowę drogi gminnej wraz z wjazdami i w Olszance to będą 2 wnioski. Jeden na plac zabaw przy tzw. hotelowcu oraz kompleksową modernizację remizy strażackiej. Wdrażamy, Szanowni Państwo, również już technicznie system indywidualnych kont dla mieszkańców. W tej chwili wykonaliśmy taki próbny przelew. System działa. Jeszcze drobne korekty i w najbliższym czasie spotkamy się z sołtysami, żeby przekazać już Państwu sołtysom konkretne informacje, dane i indywidualne konta do przekazania dla mieszkańców. 31 grudnia również zakończyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w zakresie gospodarki odpadami. Ta kontrola dotyczyła lat 2013-2019. Kontrola nie wykazała żadnych większych uchybień.
Są drobne rzeczy wskazane bodajże w dwóch punktach, które dotyczą troszeczkę opóźnień w zakresie publikowania pewnych dokumentów w związku z wprowadzoną gospodarką odpadów. Natomiast jedynie to, co będzie w decyzji, bo takiej decyzji jeszcze oficjalnie tutaj nie wpłynęło, natomiast po omówieniu protokołu mamy wskazanie właśnie tylko jednoznacznie, że mamy ten dokończyć do końca roku i wykonać PSZOK. I to będzie już pełen nasz zakres zadań, który musimy realizować w ramach właśnie całego systemu gospodarki odpadami. W kwestii likwidacji szkoły w Słuchowie, Szanowni Państwo, bo to też zawsze, o tym też zawsze rozmawiamy, pozwoliłam sobie podzwonić troszeczkę do NSA. Udało mi się ten kontakt wykonać pomiędzy świętami skutecznie i tam rozmawiałam z pracownikiem informacji sądowej, uzyskałam informację, że w tej sprawie odbyło się tylko jedno posiedzenie w dniu 21 maja 2019 roku i od tamtej pory niestety ten przewód sądowy nie został dalej przeprowadzony, czyli sprawa jest w zawieszeniu, nie ma żadnego rozstrzygnięcia, kolejnego postępowania, jakiegoś terminu na postępowanie też nie ma wyznaczonego. Postanowiłyśmy z panią radczynią, która była przedwczoraj u nas w urzędzie, że przygotujemy wspólnie takie pismo, w którym przedstawimy nasze wydatki, które musimy przedkładać przede wszystkim na utrzymanie tej szkoły. Przedstawimy aktualną sytuację, że ten budynek w związku z tym, że jest nieprowadzone są zajęcia i nie ma tam już szkoły faktycznie, wymaga jak najszybszego zagospodarowania. I musimy poczynić również kroki w tym zakresie, żeby ktoś później nie powiedział, że sprzeniewierzyliśmy majątek, czy też no, jakaś tam niegospodarność nastąpiła. Więc przygotowujemy z panią radczynią takie pismo z prośbą o przyspieszenie tego biegu sprawy, ale z informacji, które uzyskałam w NSA, nie dano mi gwarancji na to, że to pismo przyspieszy sprawę. Niemniej jednak postanowiłam, że napiszemy, przekażemy, być może, że no, coś tutaj to przyspieszenie jakieś nastąpi, ponieważ na pewno nie zdążymy, jeżeli to rozstrzygnięcie by się nawet w najbliższych dniach pojawiło, na pewno nie zdążymy do końca lutego, czyli do 28 lutego przeprowadzić całej procedury pod kątem zamknięcia tej szkoły, czyli kolejny rok mamy szkołę na papierze. To tyle w tym temacie. Kolejną rzeczą chciałam również przypomnieć, że ogłosiliśmy również konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w roku 2021 roku w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. To, co Państwo zapisaliście w budżecie, tą dotację 50 tysięcy, ten konkurs ofert rozpisujemy już jak najszybciej, żeby móc te pieniążki wydatkować. Oprócz tego jest ogłoszony do 15 marca nabór w programie KRUF, czyli takim konkursie, który był również w ubiegłym roku i też przygotujemy tutaj wniosek dla programu w tym zakresie. Ponadto przygotowaliśmy i przekazaliśmy pod obrady Rady Gminy projekty uchwał, nad którymi dzisiaj Państwo również procedujecie. Oprócz bieżących spraw, o których Państwu wczoraj mówiłam i dzisiaj uczestniczyłam w rozstrzygnięciu konkursu 21 grudnia na ozdoby bożonarodzeniowe dla uczniów z terenu gminy Kraśnicze. Tutaj ufundowaliśmy za trzy pierwsze miejsca nagrody. 10 grudnia rozpoczął się taki cykl spotkań online, konferencji z wojewodą lubelskim w sprawie aktualnej sytuacji epidemicznej. Jak Państwo wiecie, te spotkania są dosyć regularne. Wczoraj po posiedzeniu komisji również o godzinie 13.30 takie spotkanie było. Dzisiaj też czekamy na kolejne spotkanie, nie mamy jeszcze godziny. Ponieważ sytuacja jest rozwojowa, ja zaraz do niej się również odniosę. 28 grudnia również spotkałam się na sesji sołtysów z sołtysami. Tam przekazałam Państwu sołtysom również wszystkie naglące sprawy w związku tutaj z funkcjonowaniem, również informacje na temat indywidualnych kont funkcjonowania. 11 stycznia spotykałyśmy się z przewodniczącymi kół gospodyń wiejskich i tego samego dnia również uczestniczyłam w sprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w sprawie dosyć już długo ciągnącej się drogi dojazdowej ujęcia Nowych Kępców. Ta sprawa została odroczona w związku ze złożonym wnioskiem przez stronę pozwaną do 1 marca bieżącego roku.
Co do jej dalszego biegu będę Państwa informować, natomiast w tej sprawie mamy jeszcze dwie równoległe sprawy. One są wyznaczone na najbliższy poniedziałek na godzinę 9 i na 16 lutego. 12 stycznia również odbyła się konferencja z lokalną grupą działania Krasny Staw Plus. Tutaj uczestniczyłyśmy wspólnie z nową panią dyrektor Domu Kultury. Będą w tym roku dwa nabory. Też będziemy chcieli pozyskać środki. W jednym programie będzie możliwość właśnie ustawienia wiatr przystankowych, czyli jest to możliwe, lub też jakiś wiatr rekreacyjny, lub też no coś z tego zakresu. I w drugim zakresie będzie możliwość wyposażenia czy punktu informacji turystycznej, czy jakichś świetlic wiejskich w tym zakresie. W okresie pomiędzy sesjami również podpisałam zarządzenia w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok, w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. To dotyczyło właśnie likwidacji stanowiska kasowego. W sprawie rozwiązania gminnego biura spisowego, to biuro spisowe było, pamiętacie Państwo, powołane na potrzeby powszechnego spisu rolnego. I ostatnie zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Braśniczyn. Chodzi o tą działkę na ulicy Parkowej. Dzisiaj jest rozstrzygnięcie. I o ostatnim temacie, o którym chciałam Państwu powiedzieć, to krótka informacja, bo wczoraj Państwu przekazałam dosyć szeroko informacje na temat COVID-u, ale tak sumarycznie dostaliście dzisiaj Państwo taką krótką informację, ale myślę, że bardzo sumaryczną, która również pojawiła się na stronie naszej internetowej, we wszelkich możliwych miejscach, gdzie mogliśmy to rozdać i będziemy rozdawać również. Dołączymy tą ulotkę również do ulotek, które dostaniemy od wojewody w kampanii informacyjnej, którą przekażemy seniorom z grupy 80+ i 70+. Chciałam Państwu tylko przypomnieć, od 18 stycznia mogą się rejestrować osoby już 80+, od 21 stycznia osoby 70+, na szczepienia, i szczepienia rozpoczną się tych osób od 25 stycznia do końca marca, to jest z uwzględnieniem już pierwszej i drugiej dawki. O starcie tych kolejnych grup będziemy Państwa na bieżąco informować, chociaż ta informacja z rządu już się pojawiła, że ogólnopolska baza pacjentów będzie mogła już przyjmować te zgłoszenia, ale na dzisiaj nie mamy jeszcze takiej informacji zielonego światła. I tak, jak możemy się zarejestrować? Tak jak wczoraj mówiłam, bardzo dobrze się stało, że mamy taki punkt szczepień na terenie gminy, że nie będziemy musieli przemieszczać się do innych gmin czy do innych miejscowości. Szczepienia realizuje Centrum Medyczne Twój Lekarz w Kraśniczynie. Macie Państwo podane również na stronie telefon do tego centrum, pod którym będą obsługiwane zapisy. Wczoraj zmieniła się również, jeśli chodzi o polecenie pana wojewody, zmienił się zakres w tym zakresie, to znaczy uszczegółowiono tutaj zadania tych punktów w ramach POZ-ów. To znaczy do tej pory mieliśmy my jako gminy zapewniać transport i ustalać grafik, natomiast teraz te zadania zostały przekazane właśnie do POZ-u, czyli lekarz, który, czy osoba, która w POZ-cie zapisuje osobę na szczepienie, od razu ustala, czy ta osoba potrzebuje transportu i informuje Urząd Gminy. Co prawda myśmy już dwa dni temu się umówili na taki system, ale wczoraj pan wojewoda również wprowadził to swoją decyzją, więc to już będzie funkcjonowało we wszystkich samorządach. Możemy również zadzwonić na taką całodobową linię 989, to jest numer bezpłatny, gdzie podaje się numer PESEL i numer telefonu komórkowego, gdzie można również się zapisać na szczepienie lub też poprzez elektroniczną taką e-rejestrację, ale tam trzeba posiadać profil zaufany, więc niewiele osób ten profil zaufany posiada. Najbardziej dostępnym to jest telefon właśnie do punktu szczepienia. Szybciutko jeszcze powiem właśnie na temat transportu, czyli transport jest możliwy dla dwóch grup osób, czyli osoby, które posiadają pierwszą grupę, czyli są niepełnosprawne. Pierwszą grupę lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem R lub N. Tu się nic nie zmieniło, dla wszystkich samorządów, typów samorządów
gmin, powiatów, miast, te zasady są jednoznaczne. Natomiast jeśli chodzi o nasze gminy wiejskie, druga grupa, którą mamy przewozić, czyli osoby wykluczone transportowo, jak to się mówi, chociaż wczoraj to zostało w decyzji określone jako osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień w przypadku miast poniżej i gmin poniżej 100 tysięcy mieszkańców gmin wiejsko-miejskich i miejskich. Ten zakres został rozszerzony, bo do tej pory mogliśmy wozić te osoby z grupy 70 i 80+. Teraz wozimy wszystkich, czyli od 18 lat w górę. Oczywiście w tym czasie, kiedy te grupy zostaną już możliwe, będą wskazane możliwe do wyszczepień. Na razie są to tylko te dwie grupy, 80+ i 70+, niemniej jednak ten wachlarz tutaj w tym punkcie akurat został rozszerzony. Utworzyliśmy również w związku z poleceniem pana wojewody infolinię. Dostaliście wczoraj numery telefonów państwo, która będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Tą infolinię obsługuje GOPS, a w związku z tą decyzją wczorajszą pana wojewody zmieniającą poprzednie polecenie, nawet jak ktoś zadzwoni najpierw na naszą infolinię, żeby sobie zarezerwować transport, my tą osobę i tak odeślemy najpierw do punktu szczepień, żeby umówił się na szczepienie. Wtedy punkt szczepień nas informuje, gdzie mamy kogo odebrać, kiedy przywieźć. Także tutaj będziemy koordynować. Czyli reasumując, nas informują w gminie punkty szczepień, jakie są potrzeby w zakresie transportu. Na pewno będziemy weryfikować tą niepełnosprawność, ponieważ od tego zależą właśnie te stawki, które dostaniemy w ramach refundacji z Urzędu Wojewódzkiego, z budżetu państwa. Natomiast już zostało to wczoraj ustalone i zmienione. Informują nas o potrzebach transportowych POZ, czyli punkty szczepień. To na razie może tyle. Jeżeli później będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Natomiast mówię, chciałam państwu dzisiaj powiedzieć o tych zmianach, bo te zmiany no, dzieją się z godziny na godzinę. Wczoraj, tak jak mówię, uczestniczyliście państwo też w wideokonferencji tutaj ze służbami powiatowymi i z panem starostą, za co również dziękuję, bo pewnie państwo też dowiedzieliście się wielu informacji. Natomiast później jeszcze 13.30 mieliśmy właśnie spotkanie na poziomie wojewody. Dzisiaj będzie kolejne. Dzisiaj już będziemy mieli możliwość zadawania pytań, rozwiewania wszelkich możliwości. I tak jak mówię, samorządy zaczęły już, niektóre samorządy wynajmują taki transport, czyli będą sobie płacić, skalkulują, wynajmują transport spoza. Też jest temat ubezpieczeń takiego transportu, ubezpieczeń pracowniczych. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, więc będziemy na bieżąco wyjaśniać wszelkie nieścisłości. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Proszę radnych o składanie wniosków. Jednocześnie przypominam, że odpowiedzi na wnioski udzieli pani w punkcie 14 porządku obrad sesji. Proszę o zgłoszenie wniosków. Jeżeli nie ma żadnych wniosków, przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Informuję, że taki projekt uchwały otrzymany wraz z rozporządzeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Pracy w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 25, łamany przez 121 z 2021 Rady Gminy Gnieźnieńczyk z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniające uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. Paragraf pierwszy. Uchwała nr 24 łamane przez 113/2020 Rady Gminy Gnieźnieńczyk z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Paragraf pierwszy. Kwota dochodu 15,091,837 zł zmniejsza się o kwotę 3 tysięcy i zwiększa się o kwotę 1000
240 zł do kwoty 12 090 077 zł, w tym dochody bieżące do kwoty 12 400 077 zł i majątkowe do kwoty 50 000 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym podpunkt A. Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 434 061 zł zwiększa się o kwotę 1240 zł do kwoty 4 435 301 zł. Punkt drugi. Paragraf drugi. Kwotę wydatków 15 091 837 zł zmniejsza się o kwotę 6 000 zł i zwiększa się o kwotę 1240 zł do kwoty 15 090 777 zł, tym wydatki bieżące do kwoty 14 045 077 zł i majątkowe do kwoty 1 045 000 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym podpunkt A. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 434 061 zł zwiększa się o kwotę 1240 zł do kwoty 4 435 301 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnoludzkiego. Informuję, że radni projekt otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawowej Rady Gminy w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 2022-2021 Rady Gminy Kraśnicy z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnoludzkiego. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Udziela się pomocy finansowej dla powiatu krasnoludzkiego na wykonanie zadania oczyszczanie ścieków ze wsi Bończa w kwocie 6 000 zł. Punkt drugi. Środki wymienione w ustępie pierwszym zostały zabezpieczone w budżecie gminy na rok 2021. Paragraf drugi. Szczegółowe zasady i terminy przekazania środków, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa umowa. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu krasnoludzkiego została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 8 porządku obrad. Przyjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Kraśnicy na 2022 rok środków stanowiących fundusz SOET. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 25/123/2020 Rady Gminy Kraśnicy z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Kraśnicy na 2022 rok środków stanowiących fundusz SOET. Paragraf pierwszy. Rada Gminy Kraśniczyn nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kraśniczyn na 2022 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Paragraf drugi. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę
proszę o uwagi na projekt uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. To jest za podjęciem uchwały. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani przewodnicząca. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Karpiczy na rok 2022 środków stanowiących fundusz szkoleckich została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Karpiczy do Rady Społecznej przy samodzielnym budżecie do szkoły objęte zdrowotnie przez ustawę. Informuję, że radny projekt uchwały otrzymali za zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 25, łamane przez 124/2021 Rady Gminy Krasiniczyn z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasniczyn do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Krasnostawie. Paragraf pierwszy. Wybiera się Tomasza Miszczuk jako przedstawiciela Gminy Krasniczyn do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w Krasnostawie, dla którego pobyt na dostawki jest podmiotem tworzącym na kadencję 2019-2023. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 11 łamane przez 57/2019 Rady Gminy Krasniczyn z dnia 25 września 2019 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasniczyn do Rady Społecznej działającej przy samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Krasnostawie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Krasniczyn. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagę do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Krasniczyn do Rady Społecznej przy samodzielnym publicznym zespole opieki zdrowotnej w Krasnostawie została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej na czas określony do 3 lat. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 25, łamane przez 125/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej na czas oznaczony do lat 3. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu użytkowego o powierzchni 15 m2 znajdującego się w budynku administracyjno-usługowym w Krasniczynie przy ulicy Kościuszki 21 posadowionym na działce nr 325 w obrębie Krasniczyn, gmina Krasniczyn. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Krasniczyn. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jakieś uwagi
do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciwny, kto się wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości lokalowej na czas oznaczony do 3 lat została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawych z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat. Informuję, że radni projekt uchwały otrzymali wraz z zaproszeniami oraz że został on zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Przedstawiam projekt uchwały. Uchwała nr 25 łamane przez 126/2021 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawych z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości na czas oznaczony do lat 3. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości gruntowych. Punkt 1. Stanowiącej część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 261 łamane przez 6 w obrębie Olszanka Gmina Kraśniczyn o powierzchni 0,525 hektara zabudowanej budynkami byłej hydroformi oznaczonej na załączniku mapowym jako obszar A. Punkt 2. Stanowiącej część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 261 łamane przez 6 w obrębie Olszanka Gmina Kraśniczyn o powierzchni 0,756 hektara zabudowanej budynkiem byłej przepompowni oznaczonej na załączniku mapowym jako obszar B. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kraśniczyn. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o uwagi do projektu uchwały. Jeżeli nie ma, proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na terminalu. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? Stwierdzam. Pani Przewodnicząca. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawych z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do realizacji punktu 12 porządku obrad. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Informuję, że sprawozdanie radni otrzymali wraz z zaproszeniami oraz zostało omówione ono na posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 14 stycznia bieżącego roku. Czy są jakieś uwagi do przedstawionego sprawozdania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do realizacji punktu 13 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy Kraśniczyn, Komisji Stałej Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. Informuję, że na posiedzeniu Komisji Stałej w dniu 14 stycznia radni opracowali i zapoznali się ze sprawozdaniami. Przystępujemy do kolejnego punktu, czyli 14 porządku obrad. Odpowiedzi na wolne wnioski. Jednych wniosków nie było, więc przystępujemy do punktu 15 porządku obrad. Komunikaty i informacje. Proszę o planowanej przebudowie modernizacji tej remizy jest wykonanie instalacji elektrycznej i
zgodnie z nowymi przepisami, wszystko musi być na zewnątrz, połączymy liczniki tak, żeby to było tak, jak potrzeba. Mhm. Dziękuję. Proszę. Dziękuję wszystkim za udział. Dziękuję bardzo.